Gdybyśmy na przykład zrobili klub dyskusyjny filmowy, na przykład z tym Kubusiem Puchatkiem, ale zaprosili na niego użytkowników biblioteki, czyli każdy z ulicy może wejść na taki pokaz filmowy, albo biblioteka czy szkoła otworzyłaby to również na uczniów innej szkoły, przekroczyłoby to dozwolony użytek szkolny, dozwolony użytek edukacyjny. Pod tym względem bardzo dobrze o tym pamiętać, dlatego że takie firmy bardzo często również wykorzystują to, że nieświadomi jesteśmy, że w ramach szkoły możemy zrobić bardzo dużo i próbują wymusić na przykład opłatę za licencyjną, za wyświetlanie takich filmów. Jedyne, co mogą zrobić, to żądać takiej opłaty, gdybyśmy przekraczali dozwolony użytek edukacyjny. Czyli na przykład chcieli to robić dla większej ilości osób niż tylko uczniowie naszej szkoły. Biblioteka również musi niestety za filmy w ten sposób wyświetlane publiczne płacić. Musi nabywać licencję, natomiast biblioteki szkolne i szkoły nie. Innym dobrym przykładem na dozwolony użytek edukacyjny będzie to, że materiały, powiedzmy, gdybyśmy chcieli zrobić prezentację albo scenariusz lekcji, tylko i wyłącznie do wykorzystania w szkole podczas lekcji, on może mieć dowolne materiały, może mieć zdjęcia zewsząd, może mieć zdjęcia zeskanowane, skserowane z książek, może mieć zdjęcia pobrane z sieci. Nie musimy się przejmować, do kogo należą prawa autorskie i czy ktoś by chciał opłaty za to, o ile te materiały są wykorzystywane wyłącznie w szkole. To jest ta granica dozwolonego użytku. Dodatkowymi rzeczami, które mają w prawie szkoły, to jest na przykład to, że podczas dyskotek czy imprez szkolnych można wyświetlać, można puszczać dowolne utwory, nie płacąc nikomu i nie pytając się o zgodę, o ile jest to wydarzenie bezpłatne i o ile jest to wydarzenie zamknięte do uczniów danej szkoły czy danej instytucji oświatowej. I to będzie działało tak samo na szkołach wyższych, jak i w szkołach na podstawowych gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Nie ma też znaczenia, czy jest to szkoła prywatna, czy niepubliczna, czy publiczna.